Oj, witajcie kochani, trochę mi się przesunęło wszystko. Okej, już jestem na miejscu. Oj, znowu mi się pokazało coś tam. Wybaczcie, codziennie mi się pokazuje. Dajcie znać, czy widać, czy słychać, czy wszystko jest w porządku. My jeszcze parę minut i będziemy zaczynać. Dosłownie parę na serię w przenośni. Jak widzicie, ja dzisiaj zwijam duży rulon kocyka, ponieważ będziemy czegoś takiego używać dzisiaj. Więc jeżeli macie dużego koca ze sobą, to teraz weźcie kilka ręczników, które możecie tak położyć jeden na drugi. Ten jest wyjątkowo fajny, mięciutki, więc na pewno się nam przyda. Ale jeżeli będzie mniej miękki, jak na przykład gruby ręcznik frotowy, to też może być. Poczekamy jeszcze ile? Ze 3-4 minuty, żeby wszyscy się pokazali. Dzieją, że wszystko widać, słychać. Zaraz 21. Cześć, Małgosiu. Miło cię widzieć. To jeszcze co minutę poczekamy dla wszystkich spóźnialskich i będziemy powoli zaczynać. Najpierw oczywiście muszę powiedzieć o rzeczach, które dzisiaj będziemy używać, a potem o całej reszcie słychać, widać. Okej, o to mi chodziło. Ja powiem Wam szczerze, że chciałam, dzisiaj rano obudziłam się i myślałam, że zobaczyłam piękne słońce, myślałam, że będzie pogoda. Zaczęłam już wymyślać, jaką jogę by tutaj zrobić sobie to zrobiłam jogę, ale żeby zrobić Wam coś fajnego, nagrać gdzieś w przestrzeni pod tytułem wyjść może na łąkę albo na podest, gdzie są łódki. I powiem Wam szczerze, że z godziny na godzinę robiło się coraz brzydziej, coraz zimniej. Niko zrobił mi parę zdjęć komórką, znaleźliśmy przestrzeń. Godzinę później zaczęło padać i teraz przestało padać, ale gdzieś nie jest tak niskie, że chyba zaraz sama zasnę. Cześć, cześć. No więc musiałam na razie odłożyć plany na nagrywanie jakichś większych zajęć z jogi na trochę później, ale takie życie. Dobra, nie będę więc przedłużać. Na dzisiaj miejcie ze sobą jakiś duży wałek zrobiony z ręczników, kocyków. Ja tutaj mam taki mega duży, dwumetrowy kocyk. Jak go zwinęłam, to widzicie, że ten wałek jest dosyć pokaźny. Więc fajnie by było, żebyście coś takiego ze sobą się mieli. Oczywiście bloczki nasze kochane dadzą radę. Ja dzisiaj sobie zrobię jeszcze masaż piłeczką. Paska będziemy używać, więc weźcie ze sobą albo swój pasek, albo krawat, pasek od spodni, cokolwiek, co może pozwolić Tobie rozciągnąć się trochę obręcz barkową, bo będziemy też parę rzeczy na to robili. I co? I w sumie to tyle. Więc ostatnia mi to, żeby te rzeczy wziąć ze sobą. Wziąć tak na matę, złożyć, żeby mieć fajną dzisiaj relację z własnym ciałem.
Ja, bo to jest trochę za duże, usiądę sobie na moim zwykłym kocyku, który jest idealny. Więc 2-3 cm na postawienie moich bioder trochę wyżej. Ty możesz zrobić to samo, możesz usiąść też na książce, na bloczku do jogi, na kilku kocykach, albo na tym dużym, jeżeli tobie nie przeszkadza, albo nawet jest wygodniej usiąść troszeczkę wyżej. Zazwyczaj jest wygodniej, więc można spróbować. Ok. Połóż swoje dłonie, tym razem niech wskazują one ku górze, palc wskazujący i kciuk razem. Robimy oczko z dłoni. Zamknij swoje oczy. Wsłuchaj się w misę tybetańską i wraz z końcem dźwięku powoli się rozluźnij. Kiedy już poczułeś rozluźnienie w ciele, zacznij również rozluźniać swój oddech. Mamy najczęściej tendencję do tego, żeby bardzo usystematyzować, zowywać w życie i bardzo często w tych chwilach, kiedy nie pozwalamy sobie płynąć, kiedy czujemy, że idziemy pod wiatr, pod prąd, często nie pozwalamy sobie na złapanie długiego, spokojnego oddechu. Więc teraz daj sobie pozwolenie na to, żeby ten oddech był długi, przyjemny, spokojny, przeponowy. Ten oddech, który w sumie, nad którym pracujemy od początku naszego wyzwania. Zauważ, że wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie, teraz ciebie nie dotyczą, nie dotykają. Może obok ciebie przejść kot, a ty obojętnie siedzisz w tej samej pozycji. Kiedy już czujesz spokój wewnątrz siebie, przeskanuj swój dzień od momentu, kiedy wstałeś do miejsca tu i teraz. Trochę tak, jakbyś mogła zrobić przycisk fast forward i zauważyć w skrócie wszystko, co się działo w dzisiejszym dniu. Przy okazji obserwowania swojego dnia, zauważ, co się dzieje też z oddechem. Czy są jakieś chwile, kiedy nagle twój oddech zacznie być urywany, szybszy? Znika twój pełen jogiczny oddech. Jeżeli tak się stanie, zostań w tej chwili, która sprawiła tobie nieprzyjemność albo przez którą oddychasz gorzej. I pozwól jej odejść. Odpuść emocji, która jest z nią związana. Ta chwila już była, przeminęła. Jeżeli poczułaś ją bardzo dotkliwie, wyciągnij z niej jak najwięcej informacji, jak najwięcej lekcji. I przestań się nią zamartwiać.
wie, że taka sytuacja już się więcej nie powtórzy, bo wyciągnęłaś, wyciągnąłeś lekcję z niej. Wiesz, na co uważać. I ufasz sobie, że kolejnym razem postąpisz inaczej. Bardziej świadomie i bardziej uważnie. Kiedy przebrnęłaś przez wszystkie sytuacje, które się dzisiaj zdarzyły i pozostałaś w tym pełnym jogicznym oddechu, głębokim i przeponowym, odpuść wszystko, co się dzisiaj zdarzyło, wyobrażając sobie swój umysł jak czystą kartkę, na której dopiero co zapisujesz asany, myśli i emocje. I z tą czystą kartką wewnątrz głowy powoli rozprostuj palce u dłoni i połącz dłonie przed klatką piersiową na wysokości serca. Wdech i unieś, wydłuż kręgosłup trochę mocniej ku górze. I z taką samą świadomością, lekkością i pełnym oddechem zrób pokłon głową w kierunku serca i w kierunku Twoich dłoni. Zapraszam Cię tutaj do zaśpiewania razem ze mną jednego OM, dzięki któremu połączysz się bardziej z wnętrzem siebie, z duszą i z emocjami, które grają w Twoim życiu albo grają symfonię Twojego życia. Oczywiście możesz też posłuchać mojego głosu albo dołączyć, jeżeli nie chcesz śpiewać od początku ze mną. Weźmy wspólny wdech. Kiedy czujesz się gotowy, gotowa, powoli otwórz swoje oczy, mrugając i unieś swój wzrok. Połączcie stopy razem przed sobą. Widzę, że komórka się troszeczkę ześlizgnęła. Tylko ją trochę poprawię, żebyście widzieli stopy. Ok. Jak na samym początku naszego wyzwania, chwyć się za kostki. A tym razem wyciągnij kręgosłup. Możesz pociągnąć nogi ze sobą. Delikatnie rozruszaj nogami. Możesz przekręcić się na jeden, na drugi pośladek. Albo nawet i unieść swoje nogi. I tutaj popróbować się delikatnie przekręcać. Jakby balansując na guzach guzicznych. Pewnie zauważysz, tak jak w moim wypadku, że kolana tutaj pójdą trochę wyżej. Reguła jest taka, że mamy tutaj napięte pachwiny, więc o to się nie martwcie, zaraz będziemy je rozciągać. I odłóż z powrotem. I tutaj pozwól swoim kolanom opaść. Jeżeli oczywiście kolana bardzo mocno się unoszą albo czujesz mega duże napięcie, zawsze możesz podłożyć sobie coś pod kolana, żeby tutaj te pachwiny rozluźnić. Można nawet sprawdzić, jak sobie podłożę kolan, to czuję, że to jest rozluźnione, a tutaj mimo wszystko jest takie jedno więzadło, które czuję, że jest mimo wszystko napięte. Więc zauważ, czy potrzebujesz wsparcia, czy też nie. I z tak samo wydłużonym kręgosłupem unieś dłonie, kciuki są skierowane do tyłu, a dłonie do siebie nawzajem.
Możesz też unieść głowę, wydłużając tył kręgosłupa i przenieść taki prosty kręgosłup do przodu. Wydłuż swoje dłonie jeszcze mocniej, ale wciśnij guzy guziczno w matę. Możesz raz jeszcze pokiwać biodrami, sprawdzić, czy je czujesz. Odłóż dłonie, zrelaksuj łokcie i zrelaksuj tył kręgosłupa. Możesz pozostać w tej pozycji przez chwilę, rozchuśtać głowę na tak, na nie. Jeżeli oczywiście to jest zbyt duże nadwyrężenie Twojej szyi, bo to mamy te rzeczy, żeby sobie tutaj dopomóc, więc spraw sobie chwilę przyjemności. Najpierw z kolejnym wdechem wydłuż ręce, jakby przechodząc dłońmi jedną za drugą, unieś się w górę. Kolejny wdech, wydłuż dłonie raz jeszcze ku górze, odłóż prawą dłoń, bo mi tutaj przeszkadza teraz mój mega kocyk, i skłon do prawego kolana. Pomyśl o tym, żeby nie skłaniać się w dół, ale bardziej, żeby wydłużać ciało, dzięki czemu wydłużamy powięź i ćwiczymy mięśnie. Bo tak tylko kompresujemy mięśnie tutaj, a te się aż tak mocno nie rozciągają, jak wtedy, kiedy ciągniemy ręką w dal. I kolejny wdech, unieś ręce. I z wydechem druga strona. Również tutaj pomyśl o tym, żeby pójść mocniej w dal, niż kompresować w dół. I unieś dłonie ku górze, z wydechem skręt w prawą stronę. Zostań na jeden wdech i wydech. I kolejny wdech, ręce w górę. I z wydechem druga strona, wdech i wydech. Ręce w górę, raz jeszcze. Połącz dłonie, ściągnij razem dłonie do serca. Pozostajemy w Baddha-konasanie, w naszym motylku tak zwanym. Ale tym razem chwyć za swój pasek. Unieś pasek przed sobą na mniej więcej szerokość ramion, to może być trochę więcej, tak jak ja. Chodzi o to, żeby nie łapać paska tutaj, ale żeby też nie łapać paska tutaj. Tylko w taki luźny sposób dla Twojej obręczy barkowej. Jeżeli w którymkolwiek momencie poczujecie oczywiście tutaj jakąś niewygodę, to szybko łapiemy klocki, książki, papiery toaletowe, żeby sobie dopomóc. Bardzo prosta rzecz. Z wdechem unieś swoje dłonie. Mocno wyciągnij i na wydechu ręce idą w dół. Zrelaksuj. Wdech ku górze i z wydechem zrelaksuj. I raz jeszcze wdech i wydech. Rozłóż swój pasek trochę bardziej niż szerokość ramion. Z wdechem unieś, ugnij delikatnie łokcie. Łokcie są z przodu. Pokażę Wam z boku, jak to wygląda. Będziemy unosić, ale tym razem przenosić kciuki do tyłu, za siebie. Tak jak widzicie, moje łokcie są ugięte i ciągną do przodu. Z wydechem odłóż. I jeszcze dwa razy wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech. I pewnie wiecie, co będziemy robić ostatnim razem. Mój teraband jest już za mały. Jeszcze mocniej rozłóż. I z wdechem pociągnij w górę, za siebie i opuść ręce w dół. Wydech. Znowu wdech, mocno ku górze i wydech. I jeszcze dwa razy. Oczywiście ja czuję, że mój teraband jest zbyt rozciągliwy, więc muszę dłonie przybliżyć. Wdech. I wydech, wdech i wydech. I ostatni raz. Okej, i na razie tyle, jeżeli chodzi o pasek.
znajdź się na swoich kolanach i na dłoniach. Ja dzisiaj, jak już mówiłam Wam, pozostaję w skarpetkach. Nie, nie mówiłam Wam. Jest chłodno, więc pozostaję w skarpetkach i nie będziemy robić dużo jakichś bardzo wymagających rzeczy, jak 15 psów z głową w dół. Weź swój duży wałeczek i włóż go pomiędzy kolana. Tak, lepiej, żeby on nie był bardzo duży, w sensie rozłożony, bo wtedy będziesz siedziała dosłownie w pozycji żaby, siedziała. Bardziej na tyle, żeby było to trochę więcej niż szerokość bioder, a byłoby super. Oczywiście tutaj sobie zrobimy kota i krowę, bo to jest świetna winiasa, która pomoże Tobie zrelaksować kręgosłup przed spaniem. Z wdechem głowa, kość ogonowa ku górze. Wydech głowa, kość ogonowa w dół. I jeszcze dwa razy. Każdy w swoim tempie, tak żeby było łatwo, miło i przyjemnie. Zostań w swoim prostym kręgosłupie. Przenieś biodra do tyłu, czyli biodra idą poza ten wałek i odłóż ciało na wałeczek. I teraz oczywiście pytanie, jeżeli Twoja głowa wisi tutaj i jest to nieprzyjemne dla Ciebie, możesz sobie coś podłożyć pod głowę, może to być właśnie ten papier toaletowy albo dodatkowy rolka czegoś pod czołem. Do bardzo spokojnej i regenerującej pozycji dziecka. Jest to świetna pozycja na zrelaksowanie układu nerwowego, na uspokojenie ciała, więc jeżeli kiedykolwiek potrzebujesz zrobić pozycję dziecka, ale na przykład masz spięte biodra i nie usiądziesz na piętach, wtedy właśnie podłóż sobie coś pod brzuch i klatkę piersiową i jeszcze coś pod czoło. Po prostu super pozycja, jest ona również, jest to również jakby dostosowanie pozycji dziecka do osób z problemami onkologicznymi, które też robię, więc naprawdę polecam, wszyscy ją kochają. Zresztą dzisiaj sobie zrobimy jeszcze parę innych regenerujących pozycji, zobaczycie, jak się fajnie po nich można czuć. Zrelaksuj tutaj swój oddech, trochę tak jak na początku zajęć. Jeżeli myślisz o czymkolwiek, to tak jakbyś miał gumkę i te rzeczy są zapisane na Twojej kartce ołówkiem, wymasz to, czego nie potrzebujesz dzisiaj. Pozostań z sobą w zgodzie, z emocjami, z duszą. I kiedy czujesz się gotowy, gotowa, najpierw unieś głowę. Powoli zroluj swój kręgosłup, aż znajdziesz się na kolanach i na dłoniach. Raz jeszcze, mój mały kocyk idzie na razie na bok. Wydłuż swoją prawą nogę do tyłu, napnij brzuch, wydłuż klatkę piersiową i z wydechem przyciągnij kolano do brzucha i połóż stopę za prawą dłonią. Zwróć się delikatnie do nogi i możesz odłożyć rękę na kolano, wiem, że tego nie widać, rękę jest na kolanie i odepnij się delikatnie, żeby spojrzeć w górę. Jeżeli zrobiłeś albo zrobiłaś już trochę przestrzeni w klatce piersiowej, możesz również unieść swoją rękę w górę. Zostań na chwilę tutaj, w tej delikatnej pozycji Parvrita Parshvakonasana, czyli skrętu w bok. Odłóż raz jeszcze dłoń tutaj. Przenieś nogę z powrotem do tyłu. I połóż biodro na tym śmiesznym kocyku. Tak, że Twoje biodro idzie tutaj jakby w bok. Rozciągamy ten bok ciała. Noga prawa jest tutaj luźno.
I jeżeli czujesz, że masz trochę przestrzeni, możesz zejść tutaj na łokieć, albo nawet trochę niżej. Jeżeli czujesz, że to nie jest na teraz dobry moment, możesz oczywiście pozostać wyżej i tutaj wydłużać kręgosłup. Nie każdemu pasuje po prostu każdy poziom, więc to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nie zostajemy tutaj długo. Odepnij się od dłoni, unieś w górę i przenieś prawe kolano po prawej stronie wałka. Druga strona, lewa noga, mocno napnij piętę, brzuch i wydłuż koronę głowy. Na wydechu kolano idzie do łokcia i połóż zaraz za Twoją lewą dłonią. Dłoń na kolano, powoli odepnij się, spojrzy w górę. Możesz również tutaj unieść dłoń. I z powrotem dłoń idzie tutaj na matę. Wyciągnij swoją nogę. Teraz noga idzie jakby równo za ten wałek. I skręcając się w prawą stronę, odłóż tutaj biodro. Pozwól swojemu prawemu kolanu swobodnie tutaj opaść. Możesz być wyżej, albo trochę niżej. Ja lubię być w tym wypadku na łokciu, więc pozostań przez chwilę na łokciu. I odpychając się od maty, z powrotem unieś do czterech punktów. I uwaga, w nasz wałeczek przenosi się teraz tak właśnie do przodu. Przenieś ręce w przód. Kolana delikatnie do tyłu i zejdź do półdeseczki. I teraz chcemy zejść w dół, tak żeby kość łonowa była na macie, a brzuch tutaj podtrzymywał nam, nie, wałek, żeby podtrzymywał nam brzuch. Przepraszam, mam problemy z wysławianiem się. Wydłuż swoje stopy z tyłu i ręce odłóż na razie w sfinksie. Sfinks, czyli na szerokość ramion, łokcie są na macie. I zobaczysz, że o wiele przyjemniej jest tutaj pozostać w tej pozycji, kiedy nie musisz odpychać się na siłę. Oczywiście mam nadzieję, że nie jedliście jakiegoś dużego śniadania przed... kolacji przed chwilą, bo to może być dosyć nieprzyjemne. Leżymy dosłownie na brzuchu pod żebrami. I oczywiście, jeżeli to jest łatwe, możesz w tej pozycji pobyć, jeżeli chcesz trochę mocniej zainicjować coś w swoim ciele. Z wdechem możesz zacząć prostować łokcie, wydłużać się i na wydechu spokojnie opadać w dół. Czyli tutaj nie opadamy z przytupem, tylko powoli. Ćwiczymy wtedy bicepsy, tricepsy. Wdech góra i wydech dół. I jeszcze ze dwa razy wdech. I wydech. I ostatni wdech. Wydech. Rozluźnij głowę, pozwól jej swobodnie opaść. Zobaczysz, że z każdym wydechem czoło padnie troszkę niżej w dół. I z kolejnym wdechem powoli i spokojnie unieś głowę ku górze. Przesuń dłonie bliżej wałka i z kolejnym wdechem wejdź do kobry, przyciągnij swoje biodra. Tym razem usiądź w dół w dziecku, ale pozostaw swoje ręce trochę wyżej. Czoło opada teraz przed wałkiem, czyli tutaj. U mnie oczywiście koczek nie pozwala mi zejść niżej, ale to jest mega fajna pozycja na to, żeby jeszcze trochę mocniej rozciągnąć obręcz barkową, a jednocześnie rozciągnąć plecy, zresetować układ nerwowy. Można zamknąć oczy. Powoli przenieść dłonie przy kolanach i odpychając się od dłoni najpierw zostań w tak jakby równi, tutaj pochyłej
żeby ciśnienie unormować, zanim wejdziesz w górę do Virasany. Znowu widzę, że mi telefon się przekrzywił. Bardzo Was za to przepraszam, bo ma być widać matę. O, właśnie tak. Ok, i teraz przejdziemy do naszej regenerującej pozycji Shalabhasany, czyli świecy. I nie będziemy nosić nóg w górę, nie martwcie się, nie jestem aż tak niedobrą nauczycielką jogi. Zrobimy sobie regenerującą pozycję świecy, czyli jeżeli masz ten wałek ułożony w taki sposób jak mój, że z jednej strony czuć, że jest jakby taka równia pochyła, to ta równia pochyła będzie na plecach, na górnej części kręgosłupa. Będziemy potrzebować najpierw usiąść na tym wałku i przenieść nogi do przodu. Położyć swoje bloczki, może to też być drugi wałek, na przykład położony wtedy poprzecznie, w taki sposób, że jesteś w stanie tutaj położyć swoje stopy. Więc jeżeli masz mniej więcej taką pozycję, super. I następnie zroluj się w dół, tak żeby Twoja szyja, mam nadzieję, że mnie widać, leżała na macie. Szyja i barki. I już w tej pozycji możesz się poczuć, że jest mega wygodnie i fajnie. Jeżeli czujesz, że nie masz takiej równi pochyłej albo coś się dzieje niefajnego, zostań tutaj, ewentualnie możesz przybliżyć stopy, rozciągnąć je na zewnątrz. Wtedy jesteśmy w takiej odwróconej Supta Baddha Konasana, co też jest mega fajną pozycją. Oczywiście w tej pozycji też możesz pozostać, jeżeli to są Twoje pierwsze dni, miesiączki, albo jeżeli masz jakiś problem z oczami, z zatokami, z bardzo silnym bólem zęba, silna migrena, cokolwiek co się dzieje w Twojej głowie, gdzie raczej chciałabyś tą energię zbalansować niż obniżyć. W przeciwnym razie wydłuż swoje nogi i połóż właśnie na tych dwóch kostkach, bloczkach, papierach. Jeżeli masz ręczniki papierowe, to mogą być nawet nogi trochę wyżej i wtedy masz już dosłownie pełną, idealną pozycję regenerującej świecy. I tak, to jest tyle. Dlaczego jest to regenerująca świeca? Bo teoretycznie powinniśmy mieć taką równie pochyłą aż do głowy, czyli jest to pozycja odwrócona. Serce jest wyżej od głowy, biodra powinny być wyżej od serca i nogi wyżej od bioder. Więc oczywiście to jest pozycja regenerująca, więc jest dużo, dużo łagodniejsza. W tej pozycji zamknij oczy i zostań tutaj przez 10 przyjemnych i długich oddechów. Że w pozycjach regenerujących musimy jak najbardziej zrelaksować ciało, odpuścić. Pomyśl o tym, żeby z każdym wydechem napięcia w Twoim ciele było mniej i mniej. Oczywiście nie da się go zupełnie wyeliminować, ale pomyśl, żeby ze 100% zeszło to na przykład do 10%. Zaufaj swojemu ciału, że pozycja, w której jesteś, jest prawidłowa, jest wygodna. Możesz w niej odnaleźć siebie. Że pozycje odwrócone są niezwykle fizyczne i czasem czujemy, że nie możemy do nich dojść, to możesz właśnie odnaleźć wszystkie korzyści z nich płynące właśnie w regenerujących wersjach tych pozycji. Mają one tak naprawdę bardzo dużą korzyść pod tytułem zrelaksowania ciała, z tego względu, że kiedy krew wraz z grawitacją zaczyna spływać w dół do głowy, mamy tutaj takie jakby zastawki, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale gdzieś w okolicach obojczyków,
które sprawiają, że krew zaczyna płynąć wolniej, dzięki czemu nagle nie stajemy się czerwoni i możemy zbalansować ciśnienie w głowie. Po swoich 10 oddechach najpierw unieś nogi, połóż stopy na macie. Skieruj kolana do siebie, a pięta na zewnątrz. Regenerująca pozycja mostu. Pozostań w niej przez najbliższych kilka oddechów. Jest ona energetycznie łatwiejsza do przetrawienia dla Twojego ciała niż odwrócona pozycja, regenerująca pozycja świecy. I kiedy czujesz się gotowy albo gotowa, przyciągnij powoli kolana do brzucha. Możesz pozostać na tym wałku. Zobaczysz, że energia zaczyna znowu iść mocno w kierunku barków głowy. I jeżeli możesz, rozchuśnij delikatnie kolana, jednakże nie musisz. I przeturlaj się ze swojego wałka w dół. Z zamkniętymi oczami odepnij się od maty, żeby usiąść. Możesz użyć z powrotem swojego wałeczka, żeby to było trochę wyższy siad. Uspokój swoje ciało w pozycji siedzącej. Poczuj, jak energia z każdym wdechem idzie w dół do bioder. Na wydechu w górę. Do Twojej głowy w kierunku przestrzeni dookoła Ciebie, z dala od ciała. Wdech w dół i wydech w górę. Kiedy czujesz się gotowy, gotowa, z końcem trzeciego dźwięku gongu możesz otworzyć swoje oczy. Kiedy już otworzyłeś swoje oczy, możesz powoli unieść wzrok. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze zajęcia, długą medytację, spokojne asany. Tak właśnie powinno przed snem być. I życzę Wam miłej reszty wieczoru, spokojnego snu w jak najlepszym otoczeniu, na przykład zwierzątek lub ukochanej osoby.
a jeżeli nie, to długiej i spokojnej, przyjemnej medytacji. Okej, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Hari Om, Om Tat Sat. Namaste. I do zobaczenia jutro o tej samej porze. Pa, pa, pa.